Mylę państwo, komnata próby to naprawdę niesamowite miejsce, w którym można znaleźć mnóstwo kozackich rzeczy. A patrząc na to, jak dziadeki sołtys szybko się rozwijają, muszę się tam wybrać, póki mi wszystkiego nie wykradli. Przepraszam cię, domku, musisz jeszcze chwilę poczekać. Ale najpierw bardzo ważna rzecz, którą obiecałem w poprzednim odcinku. Andrzej, przyszedłem cię uratować. Ale najpierw muszę zrobić wędkę, bo to bardzo ważna rzecz. Andrzej, nie ruszaj się, to jest naprawdę delikatna operacja. Opa, opa, nie chłopaki, ja was nie będę łowił. Chociaż może tutaj będę łowił ryby, a? Jeszcze nigdy nie wyłowiłem Illagera, pato. O, genialnie. Andrzeju, nie denerwuj się, już ci pomagam, czekaj, musimy zabrać to. Musimy, o, patrz jak się patrzy, widzisz? Mówiłem, że to nie manekin. Andrzeju, jesteś w dobrych rękach, nie musisz się niczym przejmować. Uwaga, wędka, za nogi. Andrzej! U! Nie, musimy podejść jeszcze chyba wyżej. O, tutaj, Andrzej! Za nogę! Wow! Andrzej, przepraszam! Chłopa! No nie uratuję chłopa, no! Andrzej, co teraz? Czekaj, muszę to jakoś inaczej zrobić. O, dobra, czy dam radę tak wyłowić Andrzeja? Andrzej, trzymaj! O! No nie, no on zaraz mi zginie. Co tu zrobić? Co tu zrobić? On nie wyjdzie. Czekaj, mam jeszcze jeden ambitny plan. O, trzeba wziąć wiadro. O, i trzeba wziąć wodę. Dobra, teraz trzeba wylać wodę prosto na Andrzeja. Jak to zrobić? Czekaj. Tu proszę. O, o, i tu. Andrzej, łap wodę! Mylę państwo! Andrzej uratowany! Tu trzeba zakleić, tutaj trzeba zabrać. Proszę bardzo, jak obiecałem, tak zrobiłem. Jestem z siebie naprawdę dumny, ale czy Andrzejowi już tak zostanie? No nic, skopmy tą ziemię i ruszajmy do komnaty próby. Zapraszam, Andrzeju, jesteście wolni. Myślę, że coś w przyszłości na to poradzimy, Andrzeju, żeby ci tak głowa nie bolała od chodzenia. No nic, ja lecę. 1 hour later. Po krótkiej przerwie udało nam się dotrzeć do podrobionego Strongholda. W sensie do komnaty próby i byłem na mojej wyprawie jeszcze po pumpkiny, w sensie po dynie. Wykrawane, bo mogą się przydać, tak myślę. Tym bardziej, że mam dużo żelaza, no ale dobra, czekaj, bo tutaj jest trochę nieprzyjemnie, bo wszędzie tutaj są spawnery, ja tutaj nigdy w życiu nie byłem. Okej, okay. Ja nie chciałbym, żeby cokolwiek mi się tutaj zespawnowało, ja bym chciał dostać się w jakieś bezpieczne miejsce i lepiej je okraść, nie walczyć, tak żeby było dosyć miło. Okej, okay. Coś się chyba pojawiło, ja nie chcę tutaj, o, wyjdź! Dobrze, bezpieczny! Czekaj, bo coś walczy i coś mi tutaj strasznie sapie. Ale są beczki. Musimy sprawdzić te beczki. Czy oni są w stanie to otworzyć? O, już nie. Dobra, a co jest w skrzynkach? Okej, mam... ale super. Co za nagroda? A tutaj? Okej, pogromca nie umarły w siekierze, to może się przydać. Szczerze? Nie do końca wiem, czego mam tutaj szukać, ani gdzie mogę iść. Co to jest? U! Szczały! Jakbym dostał łuk, to byłoby jeszcze lepiej, ale zmarnowałem wszystkie nici, jakie miałem na wędkę do ratowania Andrzeja. To było bez sensu. O! Amesztyt! Dobra, wybierzmy się gdzieś, gdzie jest drzewo. Tyle się dowiedziałem z pewnego odcinka, że tam podobno jest start, jakieś wejście. U, plastry miodu, do czego nie wiem. Okej, okay, mam jakieś schody i czy ja do... Okej! Okay. Dobra, czyli stąd zaczniemy wyprawę, bo tutaj podobno jest wejście, to tylko... Tu nie ma wejścia? O, pa, normalnie, ściana. Dobrze, są skrzynki i będę sobie stawiał pochodnie, żebym się nie gubił. Co jest tu? Plastry miodu. Super! Zawsze marzę o plastrach miodu, naprawdę, to jest jedna z moich ulubionych rzeczy. Okej, okay, są strzały, mamy nici, gdybym znalazł jakiegoś pająka, to mógłbym sobie zrobić łuk. Tak się zastanawiam, czy nie ukraść trochę tego i nie zrobić sobie z tego domu, to mogłoby być dobrym pomysłem, nieważne. Podążajmy gdzieś tutaj w głąb. Ta siekiera się przyda, bo jest pogromcą nieumarłych, więc jakieś zombiaki będą dobre do pokonania. Okej, okay. Ej, co to jest? Czy z wosku? Co to jest? Co to jest? Ty, jakieś tajne przejście. Jak ja mam się tam dostać? Ja tam nie przejdę. Uuu. Ty, wyro! Normalnie się przespać mogę, co ty gadasz? Dobrze, jak zginę, to wrócę. Daj pochodnie, a tu? Człowieku, jak dobrze, że ja tu przylazłem! Marzyłem o takich rzeczach, pato! Ty, warto było tu przyjść i dobrze, że przed tymi wszystkimi gałganami mi nie powykradają rzeczy. Dobra, pora iść dalej, bo myślę, że może tutaj być dużo więcej przydatnych przedmiotów. Wejdźmy tu, tak pięterko wyżej, okej. Okay. Skąd te zombiaki się tutaj w ogóle biorą? Nie ma takiego wchodzenia. Dobra, tutaj był lapis, tutaj mamy ametyst. Jakbym znalazł diamenciki w czymś takim, to byłbym naprawdę zadowolony. Wow, co ty robisz? Co jest tu? O. No nic. Dobra, to jest strasznie dużo mobów, dlaczego one się tutaj pojawiają, przepraszam. Oła! Oła! Dobra, jest naprawdę niefajnie. Dwie enderperły, okej, okay, to też może się przydać. To jest strasznie dużo beczek, w tych beczkach są najróżniejsze rzeczy, ale nie zawsze takie, które bym chciał znajdować, okej. Okay. Enderperus naprawdę spoko. Dobra, przejdźmy jeszcze tam na drugą drogę, na drugą drogę, no na drugą nogę! Poko... O! Ej, klucz! Co jest? To już była ta próba?
Cała? Ty. I pokonałem temu, aby dostałem klucz próba? Do czego mi to jest potrzebne? Okej, robi się ciekawie. Nie spodziewałem się takich rzeczy. O, żelaza nie potrzebuję, mam milion. Kolejna enderperła, okej. Złoto, żelazo, dobra. Strzałę, to się przyda, tylko nic jakbym znalazł. No tutaj jest jakieś przejście, myślę, że tędy się wybierzemy, ale najpierw jeszcze te beczki. Ostrość 4, co ty gadasz, będzie jeszcze mocniejsze. Dobra, na diamenty to tak średnio mogę liczyć. W każdym razie, nie wiem co to było, czy... Bo to by się pojawiły z tego, jakby dostałem nagrodę za to, że chyba je pokonałem, chyba tak to działa. Więc teoretycznie jak dojdziemy do kolejnego spawnera, będą kolejne moby, jak je wszystkie utłukę, to dostanę kolejną nagrodę. Dobra, tutaj na dole coś chyba jest, bo już słyszę, że coś tu łazi. I podobno pisaliście, że jeżeli wybrałbym się tutaj z dziadkiem i sołtysem, to wtedy tych mobów będzie dużo, dużo więcej, bo to działa w zależności od tego, w ile osób tutaj przyjdziemy. Więc jeszcze lepiej, że przyszedłem tutaj sam. Bardzo dobrze! Co tu jest? Taka skrzynka wygląda dobrze. Co my tutaj ma... Ach, super. No nie, no nie do końca są to rzeczy, o których marzyłem. O! Coś z... Wow! Dobra, tam jest strasznie dużo mobów! Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebym teraz tam szedł. Okej, trochę się boję tego Breeza całego. Tutaj widzę, że jest kolejna próba, jak pokonam te wszystkie moby. A weź to ostrość załóż. O, dobra. Jestem naprawdę dobry w te... rzeczy. O Jezu, dlaczego tak tyle... Dlaczego tyle tutaj tego jest? Dobra, niech te szkielety wszystkie się same ze sobą wystrzelają, co? Ty, a w razie czego... Czy ja w razie czego mam drewno? Nie. Ups, no ja mam mały problem, jak mi się tarcza skończy. Dobra, sposoby mi tu trzeba. No więcej tych szkieletów nie było, no. Ja myślę, że oni się sami wystrzelają. Myślę, że to pomieszczenie jest naprawdę trudne. Okej, widzę, że jakieś rzeczy tam wylatują i niektóre już zgasły, czyli teoretycznie chyba przechodzimy. Okej, net mam łuk, ale jest tak zniszczony, że to nie ma żadnego sensu. Dobra, jakieś rzeczy powypadały, chyba są nagrody za to, że otłukłem te moby i więcej się już ich nie pojawia. Mamy drugi klucz. Dlaczego jak w to klikam, to coś się z tym dzieje w ogóle? O co tu chodzi z tym? I widzę, że chyba w nagrodę dostałem ziemniaki. Kolejne klucze, ja nie wiem do czego one w ogóle są. Chyba, że mogę otworzyć coś tymi kluczami. Czekaj, pokaż to. Mam klucz i jeżeli go wsadzę tutaj, to coś dostanę? Tak! Co ty gadasz? Człowieku! Wow! Ty, jakie rzeczy tutaj... Jedwabny dotyk! Jaki kozak! Nie gadaj! Naprawdę, takie rzeczy tu są! Dobra, ja muszę powywalać trochę rzeczy, mam tego za dużo i nie wiem, jak to do domu przyniosę. Jedwabny dotyk jeden mogę wywalić, kości mogę wywalić, nie wiem, w sumie tak. Co niepotrzebne, to od razu wywalaj, naprawdę, jaki kozak, co tutaj jest, ja nie wiedziałem, że takie, tak to działa. Pato, dawaj, kolejna rzecz, co wygrałem? Siodło, książka, siodło, książka. O, tam to było lepsze. Porażenie, ostrość 4 bym zostawił, jedwabny dotyk, dobra, resztę muszę wywalić, bo nie będę jak tego nosić. Fajnie, że gdybym jakiś łuk tutaj dostał. Dobra, nie ma więcej tej tych rzeczy, że mógł sobie potwierać, więc jedyne, gdzie mogę teraz pójść, to chyba tutaj na... Wow! Jak ich utłukę, to raczej będę mógł tutaj wsadzić sobie znowu klucz, tak myślę. Okej, to wy się bij ta sami, ty, ze szkieletami jest najfajniej. Pato, sami się bijo. Dobra, w zasadzie... w zasadzie to wszyscy. Czy coś tu się jeszcze pojawi z tego? Czekaj, bo nie wiem. A co jest tutaj? Wow! Kolejne strzały. Czy ja mam prawie stack strzał? Ty, jaki to jest kozak! Tutaj mamy śnieżki, okej. Mamy kolejny łuk, całkiem spoko. I dostałem w nagrodę ziemniaki. Marzyłem o ziemniakach w nagrodę właśnie. Okej, myślę, że to będzie lepsze, mamy ochronę przed pociskami na czwartym poziomie, więc to może się bardziej przydać teraz, gdybym to założył. Kolejne strzały, tutaj mamy natychmiastowe leczenie, okej, to też mi się przyda. Zejdźmy na dół, co jest tutaj? O, nagrody! Powiem wam, że chyba to jest moja kolejna, najbardziej ulubiona struktura, w jakiej byłem. Kluczyk! Dawaj! Bogactwo, część pierwsza! Szmaragdy. Mam kuszę, dobra, kusza się przyda. Przeszycie, ale najważniejsze, że z kuszy będę mógł korzystać. Ostrość, będę do tego, co jeszcze wyleciało? A, szmaragdy, okej, otwórzmy drugi. Dobra, klucze mi się skończyły z tego wszystkiego. Mamy koksa, diamenty! Woo! Ile diamentów? 3! Mamy 2 zaklęte jabłka, to jest niesamowite, naprawdę. Kolejną miksturę z nie... I kolejne mikstury mamy z automatycznym leczeniem. Coś niesamowitego. Dobra, ja muszę się stąd wydostać i pójść do kolejnych pomieszczeń. Wow. Czemu wy mi nie mówiliście, że to jest takie fajne?
Dobra, skoro tam byłem, to może pójść teraz, nie wiem gdzie, znajdźmy jakąś inną odnogę. I najlepiej jakieś inne moby takie niestrzelające, tak, żebym ja mógł do nich strzelać, będzie dużo przyjemniejsze. Pokręconych schodach w górę! Teraz gdzieś po prawej słyszę szkielety, więc albo tam mamy kolejną próbę, albo po prostu kopalnię. Dobra, jest drabina, po drabinie wejdziemy do góry, zobaczmy co tutaj się dzieje. Dobra, tutaj są beczki, które już sprawdzałem wcześniej, więc to nam się nie przyda. Możemy wejść tutaj. O właśnie, i tutaj mamy kolejne próby. To jest ten bris cały! Co ty gadasz? Da się do niego strzelić? Wow! Chłopca strzela! Co ty robisz? Dobra, ja muszę się jakoś z nim bić, nie? Ty, pierwszy raz brisa na oczy widzę. Wow! Co on robi? No jak ja mam go tłuc? Ej, chłop jest naprawdę trudny do pokonania, ciężko jest go trafić w ogóle. Wow, mam to, coś... Kula wiatru z niego wyleciała, takie rzeczy są w grze? Malego, a możesz zejść, żebyśmy się bili? O, dziękuję. Wow, dobra, nie ma takiego bicia. O, szkielet. Nie do końca wiem, skąd się szkielety tu wzięły, ale... Czy tu u góry pojawił się kolejny ten ziomek, czy mogę coś podnieść? Czekaj, pokaż to. Okej, mamy klucz, bardzo dobrze, to się przyda. Gra, coś myślę, że próba będzie chyba tutaj gdzieś za tą ścianą. Bo skądś te szkielety mi przychodzą. Nie, tutaj niczego nie ma. A może tutaj coś jest? Ej, tam jest jakieś przejście, dobra, zaraz, zaraz, zaraz. Dobra, oni są u góry, już widzę. Co tutaj robią kurczaki dziadka jakby, przepraszam bardzo, skąd się tu wzięły? Dobra, czekaj, muszę się dostać tam do góry. Dobra, i są szkielety, wow. To jest zwykły spawner? Nie. Ej, tak! Co ty ga... Co?! Co tu robi zwykły spawner, przepraszam bardzo, weź to zniszcz. Okej, żelazo, nici do łuku w razie czego, no spoko. Ej, dostałem perły kolejne, nice. Mam 5 pereł. Dobra, ale muszę trochę posprzątać. Czym jest kula wiatru? Do czego mogę to użyć? Czy ja mogę z tego... Wow! Co ty gadasz? Kozak! Dobra, powrzucajmy rzeczy, które mi się znowu nie przydadzą, bo naładowało mi się tego tyle, że nie ogarniam. A ja mam w ogóle co tutaj wywalić? Ja nie wiem, czy ja nie będę wrócić do góry i generalnie odłożyć rzeczy. Chociaż mam pewien plan, bo kończy mi się tarcza, wiecie co? Ja bym chciał trafić tam, skąd przyszedłem, bo tam mogę zrobić sobie skrzynkę i w razie czego schować rzeczy. Tylko jak, gdzie ja byłem w ogóle? Dobra, to było tutaj. Dobra, jestem tutaj, trzeba by było sobie zrobić jakieś przejście i zaraz zamontować skrzynkę, albo po prostu pójdę już to zanieść do góry, do domu. Czy jeszcze nie mam domu, więc mocne słowa, ale no, dobrze byłoby to schować. I zrobimy to na razie tutaj, to będzie dobry pomysł. I przy okazji zrobimy sobie jeszcze diamentowy kill-off. Dobra, wrzućmy tu skarby i lećmy tam z powrotem. Przy okazji zrobimy sobie bloczki, najlepiej znowu kolejne trzy zrobi... Po co mi ja tego aż tyle w sumie, czekaj. Zrobimy kowadło i połączę sobie fajne rzeczy. Dobra, siekiera naprawiona. Kuszę zostawimy, bo nie lubię z niej korzystać. Mamy łuk, mamy bardzo dużo strzałów, w zasadzie mamy wszystko i możemy wracać tam z powrotem. Dobrze, ale czy ja chcę tutaj teraz się bić? Myślę, że to jeszcze nie jest dobry moment. Wow! Dawaj, szybko! Okej! Okay. Najpierw jakieś prostsze miejsca. Dobra, tutaj coś jest i to wygląda na dosyć nieduże miejsce. Co tu się pojawia? Ej, no nic tu nie ma. A nie, dobra, są u góry, okej, okay, okej. Okay. Nie zauważyłem. Jak mogę tam wejść do góry? Wiecie co, bym musiał chyba wejść, ale jakąś inną drogą. Okej, okay, myślę, że to będzie najlepszy pomysł. To jest w ogóle tu? Tak, genialnie. Wow, okej, okay, znowu ich strasznie dużo. Wiecie co, mam pewien pomysł, co mogę tutaj zrobić. 2, 3, 4. No dawaj, dawaj, dostawiaj to. O, lecisz Zbyszek z nimi. Dobrze, kolejny klucz. Nikt przecież mi nie zabroni używać Zbyszków w konatach próby, no nie? Widziałeś? Ja tylko będę przechodził teraz po rzeczy, jakby to będzie dużo prostsze. Wow! Jeden Zbyszek to chyba za mało. Zbyszek, nie uciekaj, walcz z nimi. Aż mi się tarcza skończyła, dawaj tarczę. Zbyszek, dolej ich. On nie może przejść, bo jest za duży. Już ci, Zbyszko, pomagam. O, proszę bardzo, no i Zbyszek gotowy do walki. Ty, no my ze Zbyszkiem to za pan brat, jakby nas nie dogoniat, jakby, czy co? Czekaj, nieważne, w każdym razie poszło nawet lepiej niż się spodziewałem. Kolejny klucz, pięknie. Zbyszek, jesteśmy najlepsi. Co tutaj nam wyleciało? Poka, ile mam kluczy? 3. Zbyszek, przybiłbym ci piątkę, ale boję się, że mnie uderzysz. Dobra, co możemy otworzyć? Tutaj są te komnaty. To nie jest komnata, to jest... No nie wiem, w każdym razie dostanę nagrodę. Co tu jest? Budki, czopka.
Eklatuwa. Eklatę już mam. Tarcza? To po co ja wracałem robić tarczę? Ochrona 2, czy to będzie lepsze? Nie wiem. Łagodny upadek, ochrona przed pociskami, to się może przydać, będzie chyba trochę lepsiejszy. Pora... U. Cześć Zbyszek! Pora wyrzucić trochę rzeczy, bo znowu mi się nazbierało tego. Klata z ochroną 2, nie wiem czy to mi się przyda, dobrze byłoby to połączyć, ale teraz nie będę tego łączył przecież. Ale mamy jeszcze jedną szansę do zdobycia jakiejś fajnej nagrody, co to będzie? Buty... O Jezu, znowu... O, tylko to?! Ochrona przed pociskami 3, dobra, będzie na pewno lepsze, łagodny upadek. No przed pociskami no całkiem spoko, ale... Ale wolałbym dostać jakieś diamentowe rzeczy. Czekaj, mogę coś jeszcze otworzyć? Gdzieś jest jeszcze coś do zdobycia? Czek średnio. Ej, no jest, dobra, to ja mam jeszcze dwa takie, ale kluczy mi brakuje. I tu będą szmaragdy i znowu czapka. Czemu tylko klata tu leci? Wydajność pod wodą, no całkiem niby spoko. Znowu ochrona 2, ale super. W każdym razie możemy przyjść tutaj po kolejną jeszcze rzecz, ale muszę najpierw zdobyć klucz. Mamy lepszy kask z wydajnością pod wodą, no i ty musisz poczekać, no bo no, nie mam klucza, no. Ale wolę chyba takie pomieszczenia, chociaż też nie było zbyt proste. Okej, tam coś widzę. A nie, to jest po prostu takie zwykłe przejście, czyli tutaj niczego nie będzie. Dobra, muszę raczej wejść tam, skąd przyszedłem teraz. Bo tam też było ich dosyć dużo i będę musiał walczyć z Breezem, masakra. A nie, to nie tu, czekaj. A może i tu? No znowu to samo pomieszczenie, mamy te szansy, ale tutaj będzie znowu pełno mobów. Dobra, trzeba po kolei, bo tu będzie mi za dużo zaraz. Dawaj, dawaj, dawaj! Oj, ups. Aaaa! Za dużo! Chyba wezmę sobie jedno złote jabłko zjem, bo tak już trochę się robi ciężko. Spróbujemy z tym ich tłuc. Dobra, teraz na grubo. Na złotym jabłku powinno być dosyć prosto, nie? Dobra, tu są wejścia, głupi ja sam tworzę wejście. Ej, no ze złotymi jabłkami to się dużo prościej chodzi. Dlaczego ja wcześniej o tym nie pomyślałem? To jest strasznie słaby ten miecz. Mamy jeden klucz, mamy drugi klucz, bardzo dobrze. Dawaj więcej kluczy, ja muszę bogactwo tutaj zdobyć. Ej, trzeci klucz? Nice. Czwarty. A na dole mamy jeszcze dwa, dobra, mamy pełno tych do otworzenia. Bogactw. Dobrze, cztery klucze i co mi dasz? Szmaragd dziki, znowu klatuwa. Proszę o coś innego zamiast klaty, no ile można prosić? Okej, ten kask jest całkiem spoko. Dobra, dawaj kolejny. Okej, pełno nowych narzędzi. Wydajność, szczęście, to możemy go w zasadzie chyba wziąć. Okej, mamy parę rzeczy i zostaje nam jeszcze tam na dole. A co tutaj było? Okej, więcej strzał. Strzał już nie podnoszę, dwa staki na razie w ogóle nie używam, więc to później. Na razie potwierajmy to. Okej, no tutaj trochę biednie. Ale bym powiedział bardzo. Dobra, sam syf, nic się z tego nie przyda, lecimy do kolejnej komnaty. Myślę, że tutaj będzie fajnie się walczyło, bo możemy zrobić sobie Zbyszka, który będzie nam pomagał, więc jakby ja bym sobie zszedł na dół najchętniej, chociaż może z łuku i wystrzelam. Okej. Ty, od niego się odbijają strzały, ogarniasz to? Wow! Zaczął strzelać chyba do mnie. Ty, no nie trafię tego szkieleta nigdy w życiu, no co on robi?! Dobra, idziemy tłuc się z tym dziwnym Breezem. Ała! Dobra. Wow! Okej, okay. Nie był taki trudny. Jest, jak to prześmiesznie porusza w ogóle. Okej, okay, mamy kolejne jego chmurki i ich tylko dwóch wypada, dobra. Czy nie tak źle, myślę, że będzie ich dużo więcej. Okej, okay, i te... O, nawet drugi klucz mamy, dobra, tylko jedno miejsce do tworzenia. Sprawdźmy co to. Okej, okay, co mi dasz? Co mi dasz? Siodło! Klata! Diamenty w końcu, pięknie! Z tego już sobie na pewno zrobię diamentowy miecz i wrzucimy tam ostrość, ale na razie to ja nie mam książki z ostrością, zostawiam ją u góry. Łopa! O, dobra. No to nie był dream. Okej, okay, tutaj widzę, że jest jakieś inne miejsce. O Jezu, znowu wy! Dobra, muszę was pokonać, bo inaczej będziecie ze mną łazić cały czas, a tam może dostanę klucz. Okej, okay. Nawet się udało, dostałem klucz dosłownie. W tych beczkach nie ma totalnie niczego, co by się mogło opłacać do wzięcia. Dobra, ale to wygląda jak całkowicie nowe miejsce. W czymś takim jeszcze nie byłem, więc muszę chyba się pilnować, bo nie mam zielonego pęcia, co mnie tutaj czeka. Okej. Okay. Dobra, jest sporo mobów. Jest znowu Breeze. O, papaj! Łatwo, łatwo! Ja nie wiem, czy ja do niego mogę tym wiatrem uderzać, ale wydaje mi się, że nie, jakby... Dobra. Dwóch pokonanych. Myślę, że powinniśmy już dostać tutaj kluczyk. Pięknie! Rada się tutaj wejść jakoś dookoła do tych... co to jest? To są łóżka. Ktoś tutaj jest? Ktoś tutaj mieszka? Co się tu dzieje?
Mogę się przespać? Nie. Dobra, mam odradzanie tu ustawione przynajmniej. Chciałem do tych szkieletorów się dostać, a nie tutaj. O, właśnie, o to mi chodziło. No, przestań jeść, chłopie, tylko tarczy trzymaj. Ej, to można tak klikać i to zmienia kolory, co ty? Co? Podejrzewam, że to już było w Minecraftie, tylko dopiero teraz się o tym dowiedziałem. Śmieci to tutaj leci tyle, że to jest niemożliwe. Dobra, kolejne jakieś inne pomieszczenie ewidentnie. Tam jest woda nawet, zobacz. Okej. Nie wiem co to... O, skrzynia! Diamenty! I dwa bloki żelaza, które w zasadzie nie są mi potrzebne, mam mnóstwo żelaza, ale i tak fajnie, diamenty za darmo? O! Ej, dobra, z nim będzie się fajniej walczyło. Sporo ich tutaj. Dobra, nawet jest to... Czym ty jesteś? Okej, okay, tutaj będzie mogli coś wyciągnąć. Tam coś się... Wow, tutaj Breeze jest! Okej, okay, pora na plan B! Zbyszek, jedziesz! O, Zbyszek sam pokona Breeze'a zaraz, nie będzie problemu. Zbyszek już go załatwił, ty to łatwiejsze niż myślałem. Ty, a dlaczego tam się woda włączyła? Ej, no to mi tu trudnia! Wyłącz to wodę! No... Co jest? O, mam, chyba się udało. Bo oni mi Zbyszka deaktywują przez te swoje wymysły. A Zbyszek naprawdę chce się bić, zobacz, on jest chętny w każdym momencie do bicia. O, kluczyk. Problem w tym, że moja siekiera z ostrością 4 zaczyna się kończyć, a tyle mobów tu już utłukłem. Dobra, gdzie są nagrody? Dajcie mi jakąś fajną nagrodę. O, proszę bardzo, Zbyszek, chcesz coś? I uwaga, ale super. O, jest książka, dobra, może coś tu będzie? Torpeda, dobra, to jednak nic. Dobra, w dalszym ciągu w zapasie mamy 4 klucze, więc... musimy coś tutaj odnaleźć, żeby sobie pootwierać. O, znalazłem w końcu jeszcze to jedno miejsce, gdzie mogłem sobie otworzyć. Prona 3 w kasku, dobra, to się może przydać. Trochę tak zaczynam się tutaj błąkać, szczerze mówiąc. Okej, okay, wróciłem do tego miejsca, gdzie byłem. Nie wiem, czy przypadkiem nie ogarnąłem już wszystkiego. O, coś tu jest. Co to jest? O, dobra, nagroda, kolejna. To chyba wszystkie nagrody już znalazłem, więcej chyba się już nie da znaleźć, coś tak czuję. Szczęście 2, jedwabny dotyk, to się może przydać, resztę myślę, że wywalę. Dobra, dajcie mi znać, czy tutaj można później przyjść i jakby jeszcze raz z tego skorzystać, z tych rzeczy, żeby je pootwierać i tak dalej, bo nie wiem do końca jak to działa, pierwszy raz to jestem. No ale nie da się ukryć, że mi się podobało i było naprawdę fajnie, mam pełno rzeczy, które mogę sobie podkładać, więc ja jestem w sumie zadowolony. I myślę, że to będzie idealny moment już teraz, jak mam tyle rzeczy, żeby w końcu ogarnąć ten dom, bo już ma nie wyprzedzą mnie z kolejnymi komnatami, nie? Nie wiem, jaka jest jeszcze częstotliwość pojawiania się takich komnat w podziemiach, ale myślę, że w niedalekiej przyszłości to sprawdzimy. Dobra, lecę do domu! Ej, poczekaj chwilę! YouTube wybrał ten film specjalnie dla ciebie, żebyś go obejrzał. Dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia, ale to nie może być przypadek. Kliknij i zobacz, co tam jest, bo czas już się kończy. Za 3, 2, 1...